Cześć, z tej strony Adam, słuchajcie, dzisiaj nagrywam dla Was filmek, jak przedłużyć, słuchajcie, żywotność sprężarki klimatyzacji. Jak wiecie, trzeba dbać o czynnik, jedziemy, odsysają czynnik, nabijają go dla Was, olej, który mieliście, no to z powrotem zostaje wpuszczony, ale czasami tego oleju gdzieś tam może jednak ubyć, a po drugie, on ma właściwości, jak wiecie, no typowo no smarujące, więc dodanie takiego oleju, słuchajcie, do układu może nam naprawić sprężarkę, słuchajcie, klimatyzacji, może przestać wyjść. Zaraz Wam pokażę, jak to, słuchajcie, wykonać. W takim przypadku potrzebujecie, słuchajcie, zobaczyć się w taką strzykawkę. Ona ma tutaj taką fajną podziałkę, nie wiem, jak to widać, nie widać. 7,5 mm, 15 ml, 22,5 i tak więcej. Ja, słuchajcie, chciałem do układu dodać dosłownie 7,5 ml. Także ja w tej chwili to robię, że tak powiem. 7,5 ml. Trochę zostawiam więcej, słuchajcie, na powietrze. Później Wam wytłumaczę, o co chodzi. Także musicie mieć taką strzykaweczkę. Kupicie ją sobie gdzieś tam w sklepie czy na AliExpress. Olej PAK 46 do klimatyzacji. To jest akurat jeszcze z filtrem UV, ale go dużo nie ma. Lepiej kupować, słuchajcie, bez tego czynnika UV, ponieważ no też on zabiera tą smarność. Słuchajcie, odkręcamy stronę L, stronę niską. I co teraz robimy? No, odkręcam tutaj, słuchajcie, naszą strzykaweczkę. Ona ma tutaj fajne uszczelnienia. Mam nadzieję, że są fajne. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, bierzemy olej. Nalewamy tego zielonego cudnego specyfiku. Oj, chyba za dużo nalałem, ale to nie ma problemu. Nie ma problemu, po prostu muszę cofnąć. Widzicie, ile się wlało? Aż po gwint, to nie wkręcę tego, więc sobie po prostu opuszczę. Nie ma problemu, żeby dało się to wkręcić. Tutaj musi być, słuchajcie, czyściutko. Musi być czyściutko. Wkręcamy, słuchajcie. Wkręcamy naszą małą strzykaweczkę, ale takiej strzykawki, jakbym poszedł do lekarza, to bym się bał, to jest strzykawka, słuchajcie, końska. Co teraz robimy? Słuchajcie, musicie w tej chwili, że tak powiem, panie, panowie, poluzować tutaj szybko złączkę. O, i tutaj nie wiem, jak to dla Was będzie pokazane, ja to wkręcam, musi zacząć płynąć olej, bo teraz bulbocze powietrze się wyciska, nie? I zaraz. O. Leci olej, zobaczcie. Dobra. Ja to zakręcam. Czyli zrobiliśmy odpowietrzenie. Słuchajcie, ja to zaciskam. Idę, uruchamiam, słuchajcie, silnik. Bo na pracującym silniku najlepiej to robić. I wtłoczymy 7,5 ml oleju do układu poprzez niską stronę. Także idę, uruchamiam, słuchajcie, silniczek, a to żeby mi najlepiej nie spadło. Także nie gdzieś tutaj sobie stoi. Słuchajcie, włączony jest silnik, układ ustawiony jest na, słuchajcie, ustawiony na najniższą temperaturę. Dlatego też ciśnienie tak naprawdę po tej stronie robi się trochę niższe i możemy, słuchajcie, aplikować nasz olej do naszego układu. I robimy to w tej chwili. Kochani, to wszystko, weszła cała miarka, 7,5 jest w układzie. Tutaj jeszcze na górze
aż olejik widać. Pokażę to może dla Was. I tak to, słuchajcie, wygląda dobijanie oleju do klimatyzacji. Wyłączę silnik, opowiem o co chodzi. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ u mnie w Hondzie sprężarka była trochę, tak mi się wydaje, przytarta. Ja już, słuchajcie, takie 7,5 litra jedne dodałem. Teraz dodaję 7,5 drugie, jak widzieliście, dodałem. Wytrzę tylko strzykaweczkę. I naprawdę Wam powiem, że widzę różnicę, że sprężarka naprawdę się wyciszyła. Dużo tego nie można, słuchajcie, dodawać, ale jak 7,5 mm, 10 dodacie, to naprawdę tylko może, słuchajcie, pomóc. Nic się nie stało, a na mnie zepsuł. Także ja zakręcam koreczek. U mnie szczelnie tutaj nic się nie podnosi. Także ciśnienie, wentylki trzymają. Te wentylki, słuchajcie, też można wymienić. I słuchajcie, polecam taką operację, zakup takiej strzykaweczki, zakup filtr, olej kosztuje, nie wiem, 30 zł litr, strzykawka około 90 do 100 zł. Można samemu sobie pstryknąć, 7,5, no maksymalnie 20 ml, słuchajcie, ale tak 7,5, 10 ml można sobie dodać, jeżeli u kogoś ta sprężarka zaczyna wyć, jest duża szansa, że wyciszy te wycie tej sprężarki. U mnie naprawdę się poprawiło i czuję, że w ogóle, słuchajcie, sprężarka chodzi lżej. Nie mam takiej straty mocy, słuchajcie, bo naprawdę, nie wiem, w każdym silniku jest, jak wiecie, strata mocy. Ale u mnie naprawdę w Hondzie było tak, że naprawdę te konie uciekały. Myślę, że, no nie wiem, z 30 koni, z 40 uciekało. Ja wiem, że sprężarka musi zabierać moc, ale to takie aż było nienaturalne. Naprawdę, jak dodałem tego, słuchajcie, oleju, nie wiem. W moim przypadku to pomogło, dlatego pokazuję dla Was ten filmek. U mnie to działa. This is work, that's work. To się sprawdza, słuchajcie. Sprawdzam jeszcze raz, czy jest wszystko dokręcone. Wszystko jest ok. Także polecam takie coś, jeżeli to jest takie, słuchajcie, wiadomo, no jeżeli jest coś mocno podnięte, to pewnie to nic nie pomoże. Ale jeżeli tak już macie coś tam być może robić, albo już widzicie, że coś tam nie działa, no nie zaszkodzi to. Po to ta właśnie strzykawka jest z takim przyłączem właśnie do uzupełnienia oleju. Także, no wiadomo, jak ktoś ma nowy samochód, no to nie, ale jeżeli stary samochód, ktoś wyjmował tę klimatyzację, ktoś coś z tym robił, nikt nie wie, ile tego jest oleju. Jak pojedziesz na maszynę profesjonalną, nikt nie jest w stanie określić, ile masz oleju w układzie, ale nikt ci o tym nie powie. To na razie, heja!